I płyniemy, kurde! No to działamy, rozładunek. A się patrzymy, a samo się rozładuje. A Mateusz najgorszym sypie się. A tu samo się robi. Brakuje zimnego piwerka i można by robić. Zestaw po same pełniutki, jak widzicie. A robota idzie. Majster działa tym samym. Jak to stanie lecić samo, nie? Jak samo to stanie lecieć? Kamerzysta, poproszę o drinka. Nie, no to my tak już w okienku wiesz. A ty w kanciach siedzisz. Zamawiasz się pszenicę? Nie, poproszę dwie tony. To będzie tak jak tutaj. Dzień dobry, poproszę kilo pszenicy. Proszę. Tak to działa, stop. Jak na razie pszenica bardzo dobrze w sypie. Wszystko w pszenicy. Około 10 ton z wszystkiego. Nawet można powiedzieć, że lepiej w tym roku. I tak się działa na polskich piwach. Sypiemy, Piotrusia. Dawaj do góry! Góra! No coś tam zawsze złapie, proszę. Na początku to zleciało z kombajnu, tak to jest czyściutkie. Jak wysypało, to było czyściutkie. Jeszcze do góry trochę! Dobra! Niech się sypuje lekko. Daj go trochę do przodu. Jeszcze do góry możesz trochę. Dobra. Rusz do przodu jeszcze. Jeszcze troszkę. I dawaj do góry teraz. Dobra! Dobra, zlatuje wszystko! Dawaj jeszcze do góry trochę! Kurwa, dobrze jest, ile, jaka kupa! Jeszcze do góry, bo zostaje na przyczepie. Jeszcze możesz trochę, no dawaj, 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 jeszcze, jeszcze. Jeszcze trochę. Dobra. O. No już prawie wszystko. No, zmiotkę trzeba. Dobrze jest, kurwa, ładna kupa. No. Więcej niż chyba w zeszłym. Też mi się tak wydaje. Widać. No.
Jak to w kontakcie? Dam znak jak skończę i już. No to potem. Jo. Witamy was z Koszenia. Ubinu na poplon niestety tutaj poszedł. Powiedzicie co się zaraz stało. Ale liczyłem się z tym, tak jak wam mówiłem na początku siania, że jak się nie uda, to pójdzie na poplon. No i idzie na poplon. I na tamtym polu będę kosił po prostu na nasiona, na przesiew, na przyszły rok, bo jest dość ładny nawet na tym lepszym kawałku, lepiej udoprawionym. Widzicie, koszę trzecim biegiem polowym, albo jak to woli, terenowym. No i jakoś to idzie. Kosiarka od przyszłego teścia, taty Oli pożyczona. Jestem w szoku, naprawdę, bo ta konstrukcja jest bardzo potężna i idzie ta kosiarka jak szła, no piękną robotę robi. Gdzie tu patyle, gdzie nie, gdzie są, musiałbym na dwójce jeździć, żeby to kosić. Zresztą młotki teraz już wysłużone po tym sezonie koszenia. Woli tata, o, nie mi przybierze, to ciapek, ciapka przydusi. Bo co, bo tata Oli kosił już w tym roku, że trzeba by naoczyć te młotki, ale nie ma sensu. Zobaczcie ile ptaków lata, jak się te muchy zebrały tutaj, bąki, nie bąki latają na szyju brem, na długo, bo mimo że jest, o, mimo że jest ciepło, sucho, to się ubrę na długie spodnie w górze, w takim rozkoszukę z długim, bo to no, dziady, jak nie wiem. Plusy i minusy kabiny. Jak będzie orka i chłodno, będzie fajnie w kabince, przedłuży człowiek, a bez kabiny wiaterek fajny i wąki nie tną. Ja się orze, jest piękna sprawa. No ciapeczek sobie idzie elegancko i widzicie ponad połowę pola skoszone, także dużo nie zostało na tym polu, tam jeszcze drugie tyle do koszenia. Tu niżej, gdzie było ciężko udoprawione, to będę kosił. Skosi się to po prostu. No i co, tu wapno będziemy dawać. I będziemy dawać też wapno na tym kawałku obok, a ten kawałek odpuszczę na przyszły rok. Na razie w przyszłym roku się kupi jeszcze więcej wapna, może dwie wywrotki. Wapno u nas, mamy tu Nordkal obok, nie tylko. Wapno u nas płaciliśmy 22 zł za tonę, także nieduże pieniądze i parkiem z transportu widzieliście już film, także co, prerobotę się robi elegancko. U nas już po zimach dawno to zaczynamy prace polowe. Aj, latają się mocno. Dobra, działa, widzimy się przy końcu. Tu niestety tylko pół, bo tam red line, ale żuwą się to wyrówna wszystko, a tu będziemy kosić kombajnem. Potężny wał, kurde, ten wał jest potężny. Dobra, to jakby się odcineczek podobał, to łapeczka i subskrypcja. Widzimy się już u prawy, już dalej pod nasze pola, nowe dzierżawy i wszystko dowiecie się w następnych odcinkach.